Jesteśmy już na 13. edycji Targu Książki. Proszę powiedzieć, jak ta edycja wypada na tle pozostałych? Bardzo dobrze. Wystawców mamy porównywalną liczbę jak w roku ubiegłym. Jeżeli chodzi o autorów, to zdecydowanie większa jest to liczba. Natomiast dużo wydarzeń towarzyszących, które nie miały miejsca w roku ubiegłym, m.in. festiwal Józefa Konrada, który jest towarzyszącym festiwalem Targu Książki. A to w takim razie czego uczestnicy mogą się spodziewać w ciągu najbliższych dni? Przede wszystkim autorów. Autorów i jeszcze raz autorów. Mamy zapowiedzianych przeszło 370 autorów, ale również też osób ze świata kultury, ze świata filmu, ponieważ obecni będą również aktorzy, m.in. pan Jerzy Sztur, pan Jan Peszek, pan Krzysztof Globisz, będą również podróżnicy, pan Marek Kamiński, pani Martyna Wojciechowska czy pan Wojciech Cejrowski. Do kogo skierowane są targi i jaka grupa najczęściej je odwiedza? Ciężko spowiedzieć, ponieważ targi cieszą się tak ogromną popularnością wśród wielu grup wiekowych, że ciężko jest powiedzieć tak naprawdę do kogo, ponieważ na hali można spotkać i te najmłodsze dzieci, te, które dopiero zaczynają czytać, czasami jeszcze nie czytają, dopiero uczą się, oglądają książki, jeszcze nie rozumieją słowa pisanego, ale też i tych najstarszych, tych, którzy przychodzą tutaj po konkretną książkę, po poszukiwane egzemplarze, młodych, studentów, tak naprawdę wszystkich.